Runda trzecia, runda publiczności i tutaj w tej pierwszej jakby serii prosimy o podniesienie ręki przedstawicieli poszczególnych kandydatów, którzy chcieliby zadać pytanie lub pytania pozostałym dwóm. I w kolejności, skoro ostatnia była pani Józefa Byczkowska, to przedstawiciele Mieczysława Gołmińskiego, jeśli są na sali i chcieliby zadać pytanie, bardzo proszę, ja podchodzę, to będą dwa pytania, czy to będzie jedno pytanie, jest możliwość zadania dwóch pytań, dwóm pozostałym kandydatom. Szanowni Państwo, reprezentuję Komitet Wyborczy Rzeszyn dla Kraszów i zacznę, moi drodzy, od takiej małej anegdoty słownej. Nie ma złotego środka na omilicie kosztów, które są spowodowane przez roboty drogowe, natomiast były środki na złotą górę. Moi drodzy, nie mówię tego, z pozycji człowieka, który kandyduje do Rady Miejskiej. Pytanie, pytanie. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Moi drodzy, bezpieczeństwo każdego z nas, mieszkańca każdej miejscowości, która należy do gminy Kartuzy, jest elementarne. Bezpieczeństwo jest potrzebą elementarną, tak samo jak potrzeba zdobycia pożywienia i innych rzeczy. Chciałem zapytać, czy część z tych środków, które zostały zainwestowane, pytam panią burmistrzynią Zawaleman, czy część z tych środków, które zostały zainwestowane w obiekt na Złotej Górze, nie mogłyby zostać zainwestowane w celu zapewnienia potrzeby bezpieczeństwa nam, wszystkim mieszkańcom. Zbudowanie chodnika dla każdej osoby, zbudowanie kanalizacji dla każdego mieszkańca naszej gminy, bo wiemy, że gmina nie jest zorganizowana w 100%. To jest bezpieczeństwo jako rzecz elementarna i my mamy prawo wszyscy tego oczekiwać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiada pani Mirosława Lewa. Proszę bardzo. Proszę Państwa, rzeczywiście można było się skupić przez 4 lata i tylko z budżetu, naszego budżetu, remontować chodniki. Ale też o tym zadaniu nie zapomnieliśmy. Te chodniki były remontowane w ostatnich 4 latach, co roku systematycznie, nie tylko w mieście, ale również w sołectwach. Myślę, że wcześniej tego nie było. Proszę Państwa, budowa chodników nie przyczyni się, oczywiście ona się przyczyni do jakości naszego życia, poruszania się po mieście, wizerunku miasta, ale nie przyczynia się do rozwoju. Wielokrotnie, przez wiele lat, przypomnijcie sobie Państwo, mówiono Kartuzy, turystyka, turysta ma tu przebywać dłużej niż tylko 2 godziny robią zakupy w centrum miasta. Co zrobiono? Jaki obiekt powstał sportowo-rekreacyjny, obiekt kulturalny, który mógłby wypełnić tę niszę. Tego obiektu brakowało. Okazało się, że jest szansa. Szansa pozyskania środków unijnych i przy wsparciu środków unijnych można było taki obiekt wybudować i zwiększyć funkcje, dodatkowe funkcje również dla turystów. Z naszych środków na pewno nigdy byśmy takiej inwestycji nie realizowali i nadal Złota Góra nie byłaby miejscem zagospodarowanym i raz w roku odbyłoby się tylko truskawkowanie. Można oczywiście negować wszystko, bo to przecież też jest prawo każdego z Państwa, ale uważam, że przez 16 lat i wcześniej Kartuzy takiej szansy nie miały. Tą szansę wykorzystały po to, aby kolejna konkretna oferta pojawiła się właśnie na terenie naszej gminy. I cieszę się bardzo, kiedy jestem na Złotej Górze, są goście z zewnątrz, spoza naszej gminy i podziwiają ten obiekt, który my dysponujemy i który w tej chwili będzie nam służył. Proszę Państwa, żadne pieniądze dzisiaj nie wystarczą. Tak jak budżet gminy liczy 120 milionów i te 120 byśmy przeznaczyli na budowę ciągów komunikacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To było, była odpowiedź na pierwsze pytanie.